koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia naszej uczelni, a dokładnie filii w Białej Podlaskiej, ale był to jubileusz głównie zespołu, bo zespół powstał z chwilą powołania filii w Białej Podlaskiej, więc jest to również jubileusz 45-lecia zespołu i głównie zespołu. Wszystko, proszę Państwa, to za sprawą pani Heleny Januszczyk, która 45 lat temu zapoczątkowała tą wspaniałą historię zespołu pieśni i tańca Podlasie. A dzisiaj kontynuują ją Emma Cieślińska i Marian Rzędzicki. Wielkie brawa! Nasz zespół charakteryzuje się takim, można powiedzieć, przesłaniem, że różne pokolenia, ta sama pasja, pasja, którą zapoczątkowała pani Helena Januszczyk i która zaraziła pasją miłości do tańca ludowego i do tańca w ogóle swoją córkę Emmę Cieślińską, która przez wiele lat była kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu pieśni i tańca Podlasie. Więc to są te osoby, które włożyły bardzo duży wkład, jak również kierownictwo organizacyjne. Mam tu na myśli pana magistra Mariana Rzędzickiego i już młode pokolenie, pana doktora Marcina Bochenka, który aktualnie jest kierownikiem zespołu i kierownikiem artystycznym tego zespołu również. A nagrody oczywiście otrzymują pani Emma Cieślińska, pan Marian Rzędzicki i pan Marcin Bochenek. To nie jest tylko zespół tańca ludowego, bo to widać było po tym występie, że również zespół, który jest zespołem, który potrafi pokazać się zupełnie z innej strony jako zespół tańca jazzowego. Znakomite naprawdę wrażenia. Widziałem ich już nieraz, ale ten występ był wyjątkowy. Jestem przeszczęśliwa, że absolwenci się pięknie spisali, bo nim się zajmowałam. I jestem dumna z Marcina, że zrobił tak piękną część jazzową. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Jestem przeszczęśliwa. Ja myślę, że to połączenie wyjdzie nam tylko na zdrowie. Oczywiście objąłem zespół pieśni i tańca Podlasie po pani Emmie Cieślińskiej i po panu Marianie Rzędzickim. Początek zespołu był przy pani Helenie Januszczyk. To ogromna odpowiedzialność i przede wszystkim ogromny zaszczyt. Cieszę się, że mogę realizować dalej to, co rozpoczęła pani Helena Januszczyk, realizowała pani Emma Cieślińska i pan Marian Rzędzicki. Cieszę się, że jest młodzież, która chce realizować, przekazywać dalej tę pasję folkloru. I myślę, że będziemy dalej próbowali wspólnie funkcjonować, budować coś, rozwijać to w dalszych kierunkach. Nowe pomysły, nowe wyobrażenie. Mam nadzieję, że z jakimś tam większym lub mniejszym sukcesem, ale z dzisiejszego koncertu jestem zadowolony. Przede wszystkim jest to pasja do folkloru, ale również pasja do muzyki, pasja do jazzu.
Kiedyś, będąc na koncercie na Hornego, usłyszałem jego utwory. Były chyba na kanwie Kurpi. I to mnie zainspirowało, że można by było to zrobić na bazie naszego Podlasia, ale można by było dołączyć do tego taniec. Zaprosiłem do tego projektu Bielski Jazz Trio i tak spróbowaliśmy zrealizować ten projekt. Wydaje mi się, włączyliśmy korobeczkę, a więc tańce rodzime z Podlasia, włączyliśmy Krakowiaka Podlaskiego. No i ostatnia część, która była realizowana w oparciu o taniec współczesny, tutaj bardzo dziękuję pani Kasi Skawińskiej, która razem ze mną to realizowała i jestem wdzięczny za jej pomoc. Mieliśmy okazję i szczęście, można powiedzieć, obejrzeć występ i absolwentów, i studentów, i wszyscy, tak jak powiedziałem, tak jakby ich nie obowiązywało przyciąganie ziemskie, ale tak na poważnie jest to kopalnia naszej ludowej, narodowej kultury. Jesteśmy wdzięczni im za to, że kultywują przez 45 lat, reprezentują Podlasie, naszą ziemię podlaską. I dziś oni nazywają się Zespół Pieśni i Tańca Podlasie. Chociaż my nawet z województwem podlaskim nie graniczymy w tej chwili, bo nas mazowieckie rozdziela, ale my jesteśmy w dalszym ciągu Podlasia. I oni są duszą Podlasia, sercem Podlasia. I to serce dzisiaj bardzo mocno zabiło. No jest to miłe. 45 lat jest to potężny kawał czasu. W tak miłej atmosferze, no to jest zaszczytem być na takiej uroczystości. Tym bardziej, że został zespół honorowany przez pana prezydenta miasta statuetką Anny z Sanknieżków Radziwiłłowej. I to jest naprawdę docenienie całego dorobku 45-lecia. Także no jest to bardzo miłe i bardzo szczytne być na takim koncercie, na tym poziomie wykonania. To jest adres do obojga moich tanecznych rodziców, czyli do Emmy i Mariana. Pozwolę sobie tak powiedzieć, bo to są moi rodzice i tak pozwalają do siebie mówić. Przeczytam treść. Jubileusz Podlasia to czas wypełniony bogatą treścią. To sztafeta pokoleń, w której przekazuje się miłość do piękna polskiego folkloru. To nierozerwalne więzi emocjonalne, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności z obietnicą następnych spotkań jubileuszowych wychowankowie Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie. Mariano przychodzi, dzwoneczkiem zadzwoni i z buta i odpalamy. Aj, 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 zespół Podlasie. Tu tańczą, śpiewają, kochają i chlają jak w ekstraklasie.